Lwowską Orkiestrą Kameralną współpracujemy już właściwie od 3 lat. Pamiętam, że od pierwszego koncertu, kiedy grałem z orkiestrą, kiedy dyrygowałem orkiestrą, byłem pod olbrzymim wrażeniem tego, jak dobrze ten zespół jest zgrany, jak dobrze gra, w jakiej fantastycznej atmosferze pracuje. Na festiwalu tutaj w Kiszyniowie będziemy grali na otwarcie Festiwalu Muzyki Współczesnej, na otwarcie 25. jubileuszowej edycji festiwalu. Jestem tutaj ogromnie wdzięczny przede wszystkim naszym partnerom mołdawskim, że przyjęli nas w tak fantastycznym miejscu, w tak pięknej sali jak sala organowa. Jestem ogromnie wdzięczny, że Filharmonia użyczyła nam swoich muzyków i także życzyła sal na próbę, gdzie mieliśmy okazję zgrać się ze wspaniałymi, świetnie przygotowanymi muzykami z Mołdawii. Przede wszystkim to, jaki mój plan był, jeśli chodzi o ten festiwal, o nasz udział w tym festiwalu, to było to, żeby zaprezentować jak najlepiej polską muzykę i rzeczywiście świetny przekrój muzyki polskiej, myślę, że publiczność będzie mogła zobaczyć. În primul rând, suntem foarte bucuroși că la inaugurarea festivalului va participa orchestra din orașul Elbląg. O orchestră care, deja pot să spun acest lucru, am participat la repetiții și este o orchestră foarte bună, din oameni dedicați artei muzicale și în special cele contemporane, care înțeleg bine ce fac, sunt foarte motivați, au mari perspective și asta ne bucură enorm pentru că anume această colaborare, acest fapt este o garanție că contactele vor dăinui. A fost un concert, consider, extraordinar. Eu personal am primit o deosebită plăcere să asist la acest concert. Am remarcat nivelul extraordinar al instrumentaliștilor, nivelul deosebit, abnegația, atitudinea muzicienilor față de partituri și entuziasmul care a persistat, de fapt, toată seara. Programul a fost un extrem de complicat, un program consistent. Eu de fiecare dată am o deosebită admirație față de muzicienii polonezi, atitudinea lor față de muzică, atitudinea guvernului polonez care acordă foarte, foarte multă atenție pentru a promova muzica contemporană, ceea ce a fost astăzi.